Dokładnie 1 września 1995 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego z udziałem władz centralnych, premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra edukacji narodowej. Była to również data oddania do użytku wówczas jednej z najnowocześniejszych szkół w Polsce. Dziś Bogatyńska Trójka świętuje jubileusz 20-lecia istnienia, a uroczyste obchody odbyły się w piątek, 29 stycznia. Uroczystość oficjalnie rozpoczęła pani dyrektor Irena Komarnicka, która w swoim wystąpieniu przywitała gości oraz zaprosiła do podróży w przeszłość, w którą przeniósł zebranych specjalnie na tę okazję przygotowany film. Następnie głos zabrał burmistrz Andrzej Grzmielewicz, który zaznaczył, iż zespół szkół z oddziałami integracyjnymi jest bardzo ważnym punktem na gminnej mapie edukacji. Szkoła naprawdę szczególna i tutaj każde słowa, które bym nie wypowiedział, a które były dla Państwa, szanownych nauczycieli, podziękowaniami, będą prawdą. Dlatego, że jest to szkoła, która realizuje bardzo wiele zadań które zarówno mają charakter intelektualny, jak i sportowy. Za te wszelkie osiągnięcia, wielką troskę o dzieci, o rozwijanie ich zainteresowań, chcę gorąco i z całego serca wszystkim Państwu podziękować. Szkoła nr 3 może pochwalić się ogromnymi osiągnięciami na polu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Od świetlicy integracyjnej począwszy, na dowozie uczniów na zajęcia lekcyjne skończywszy. Za tą właśnie działalność szkoła została uhonorowana tytułem Serce na dłoni. Jubileusz szkoły to również doskonała okazja do składania życzeń i gratulacji. Zabierający głos życzyli placówce samych sukcesów i kolejnych tak wspaniałych jubileuszy. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi.